Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał i witam was w kolejnej sesji z epoki lodowcowej na PlayStation 4 lub po prostu w przygodach z Krata. No i co, kontynuujemy sobie dalej przygodę w świecie małego wiewióra, który musi odnaleźć swój żołądź. Więc kontynuujmy przygodę. Teraz będziemy mogli zrobić coś takiego. Poskaczemy sobie po ścianach, dokładnie tak. I zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Co nam uda się przy okazji odkryć. O, proszę bardzo, coś tu mamy. Chciałbym tutaj... w sumie? Może rzucę? Ale to nic nie da, że ja co tutaj rzucę. Wydaje mi się, że to jest jakaś potrzebna umiejętność, żeby tam się dostać. No dobra, trudno. Idziemy dalej przed siebie. Zobaczymy, ile nam dzisiaj się uda przejść. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Nagrywam to w ogóle 22 lutego o godzinie 12:04. Tak więc wy powinniście to zgodnie z planem widzieć dzień później, a przynajmniej jakąś część tej sesji dzień później, ponieważ można by powiedzieć, że jest to może nie, że nagrywane w czasie rzeczywistym, ale no z jednodniowym opóźnieniem, bo nie wiem dlaczego chciałem przez chwilę powiedzieć, że nagrywam to w czasie rzeczywistym. W durny sposób straciłem dwa kawałeczki zdrowia. Niedobrze. A teraz dojeżdżamy te niebieskie żuczki, a raczej cyjanowe żuczki, bo bardziej bym powiedział, że to jest cyjanowy kolor niż niebieski. O, tam jeszcze kurde... A, ty tutaj gagatku we mnie strzelasz. O, i elegancko, jeszcze trawkę żeśmy zgarnęli, super. Czy teraz mogę rzucić w tamte skrzynie? Oczywiście, że mogę. Nawet bym musiał strzelić w te skrzynie, ponieważ no innej ścieżki by nie... Ue. O, właśnie tak. W sumie mogłem tutaj się dostać. I stąd strzelać do tych skrzynek. Ale też skoro miałem możliwość z platformy poniżej, a raczej z piętra niższego trafić w te skrzynki, to skoro miałem taką możliwość, to wolałem z tego skorzystać, no nie? Dobra, więc lecimy teraz tutaj. Tak, 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 dokładnie. Teraz zium, 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 tutaj. Bardzo ładne w ogóle tereny tutaj nam się odblokowały, no nie? Powiem szczerze, że bardzo lubię połączenie zimy z taką trochę wiosną. Chociaż, no nie ukrywajmy tego, ale tu jest tak czy siak więcej zimy. Nie żeby ktoś się chciał czepiać. A teraz zjeżdżamy sobie na błotku. Dziwię się, że nasz wiewiór w ogóle nie jest jakkolwiek brudny po tym zjeździe. Aczkolwiek... Nie zapominajmy, że nie jest to jakoś super realistyczna gra, tak więc no takie rzeczy jak błoto na wiewiórze raczej nie zostaną nam tutaj pokazane, a szkoda. Bo co prawda byłby to taki delikatny efekt realistyczny, ale no szkoda, że czegoś takiego nie ma. A co my tu mamy? Ho, 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 jakaś arena. Dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy konfrontację, na to wygląda, z naszym pierwszym bossem. A mianowicie przedstawiam wam Franka i Karla. Frank to jest ten z takim łukiem, nosorożec, a Karl to jest ten bez łuku, ten taki, wiecie, Frank to ma takie U właśnie, tam widzicie go zresztą, a Karl to jest bez tego U. Dobra, więc musimy teraz L2 wcisnąć. I lecimy z koksem. Bardzo fajnie, że w ogóle oni powracają, powiem szczerze. Bo jak wiecie, to są postacie dobrze nam znane z epoki lodowcowej jedynki, gdzie... R1. Dobra, czyli to tak trzeba zrobić. Okej.
Więc tak, to są postacie bardzo dobrze nam znane z epoki lodowcowej jedynki. Jak pamiętacie, była akcja taka, że zanim Sid poznał Mańka, no to miał konfrontację właśnie z Frankiem i Karlem, gdzie była ta słynna scena z Mleczem. Wiecie, Mleczyk, ostatni w sezonie! No, właśnie coś takiego. To jest ta bardzo znana nam wszystkim scena. Bardzo dobrze zresztą. Teraz musimy, kurde, pocisnąć towarzystwo. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo on tu będzie chciał nas dojechać. Znaczy, no co ty nie powiesz, Michał? Jakby na tym polega konfrontacja z bossem, że najpierw to my musimy jego dojechać, a nie on nas. Dobra, jeden z głowy, teraz przyszedł czas na drugiego. Lecimy z koksem. Wow! Chłopaki, ja mleczyka tutaj nie mam żadnego, więc nie musicie mnie tak dojeżdżać. Ała? To, dobra, to trochę mnie bolało, nie będę tego ukrywał. Dobrze, kurde, niszcie tę ściankę, niszcie tę ściankę. O, co ty taki, kurde... Ej, czemu on tak skacze dziwnie? Nie wiem, nie rozumiem, po co oni tak skaczą. To są ciężkie bawoły strasznie. No wiadomo, że to nie są bawoły, ale ich tak po prostu określam, nie? Żeby ich trochę obrazić. Bo jestem znany z obrażania z postaci gier. Wiecie, ja co prawda nie wyzywam ludzi. Staram się nie wyzywać ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o postacie z gier, no to z miłą chęcią cisnę po nich, nie? Jak tylko mogę. Ale robię to w dosyć chyba kulturalny zresztą sposób, tak mi się wydaje. A przynajmniej teraz, bo kiedyś to fakt faktem nie szczypałem się z językiem, no teraz staram się pracować nad językiem. Nie zawsze wychodzi. Nie zawsze wychodzi, skromnie mówiąc. Za szybko ja schodzę mu z radaru, on musi przyrżnąć w tę bramę, no nie? Chodź tutaj. Nie wiem, co im wiewiór tak na dobrą sprawę zrobił, bo prędzej uwierzyłbym, gdyby tutaj był Sid, no nie? Gdzie on polas? Czemu on jest po drugiej stronie? Jezu, on mi się zbugował teraz, nie gadajcie. Ej, on mi się zbugował. Ej, no dlaczego tak? Czemu żeś się zbugował, cymbale? Nie, może tak spróbuję w niego nawalać. To bez sensu, bo to i tak do niego nie doleci. Dobra, to może zróbmy tak, że ja po prostu stanę przy tej ściance, najwyżej padnę i tyle, i jeszcze raz się odpali checkpoint. Bo to bez sensu faktycznie jest. Dobra, mamy checkpoint. Jedziemy z koksem po raz drugi.
No cóż, panowie, daliście ciała, tyle wam mogę powiedzieć, żeście zostali skopani na kwaśne jabłko przez małego wiewióra. Jak wam nie wstyd, wy kurde cielaki zasrane. Dobra, możemy iść stąd. Ale tutaj bardzo ładnie nas przywitała, jakby to powiedzieć, nowa sceneria. Mamy tutaj kawałeczek zimy wraz z rzeczką płynącą sobie, oczywiście z bardzo, bardzo zimną wodą, wręcz bym mógł nawet powiedzieć lodowatą wodą. Brzydki komar, który powinien normalnie w rzeczywistości, jako że jest zima, to powinien zapaść w sen zimowy, a tu jednak nie zapada w sen zimowy. Tylko kurde żyje sobie jak gdyby nigdy nic, robactwo. Zasrane zresztą. I przerywa mój monolog, kontynuując, bardzo ładny wodospadzik sobie tutaj płynie z bardzo ładną, zimną rzeczką. A w tle oczywiście mamy dwóch przegrywów, którzy przegrali z małym wiewiórem. A teraz możemy kontynuować wspinaczkę, tym razem po ścianie pełnej kryształu. The Ancient Ice Cliff. To jest chyba ostatnia część mapy, tak mi się wydaje. Ponieważ jak pamiętacie, mamy cztery strefy w grze i podejrzewam, że będziemy już teraz kończyli tę pierwszą strefę, którą rozpoczęliśmy sesję temu. Tak mi się wydaje. No, jesteśmy tu na końcówce, więc tu będziemy mieli już zaraz zrobione w sumie wszystko. Wrócimy się do tych poprzednich poziomów, ale wydaje mi się, że tylko wtedy, kiedy będę miał wszystkie umiejętności dla wiewióra. Bo nie ma sensu wracać teraz, skoro i tak większość z tych rzeczy mamy poblokowanych. Bo jest kilka takich miejsc, do których wiewiór podejrzewam, że dostałby się bez problemu, a obecnie nie może się dostać ze względu właśnie chociażby na to, że no nie ma wszystkich umiejętności. Kto by pomyślał, że ja kiedykolwiek zabiorę się za epokę lodowcową na kanale, no nie? W sensie nie to, że ja nie chciałem się nigdy zabierać, bo gry z epoki lodowcowej są po prostu epickie. I to mówię bez krzty ironii, zwłaszcza epoka lodowcowa 2. Natomiast nie sądziłem, że zabiorę się za tę akurat konkretną grę. Bo tak jak mówię, kiedyś widziałem faktycznie tę gierkę, bo oglądałem walkthroughy i oglądałem u jednego takiego kolesia na YouTubie, bardzo znanego z pewnego uniwersum, z 17, jakże to mogę określić w tytule tego uniwersum, który... No, jest dosyć specyficzną postacią i wiem, że on właśnie chociażby grał w tę grę i robił z niej let's play, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak więc... No cóż ja mogę więcej powiedzieć. Zobaczymy jakie będzie moje końcowe zdanie. O Jezu, nie tutaj. Zobaczymy jakie będzie moje końcowe zdanie na temat tej gry. Bo nie chcę też kurde mówić, że ta gra na pewno będzie jakimś krapem, że tak jak niektórzy cisnęli po tej gierce, to ja będę oczywiście takie samo zdanie miał, bo nie, tego nie powiedziałem. Nie powiedziałem tego ani przez sekundę, natomiast no nie wiem szczerze jakie będę miał zdanie. Na razie mi się gra całkiem spoko, ale wszystko może się zmienić. Pamiętajcie, że to jest póki co takie pierwsze wrażenie z pierwszych chwil w tej grze. Nigdy nie wiadomo, czy czasem ta gra pod koniec nie stanie się trochę nużąca. Może mnie z czasem po prostu znudzić i będę mówił wtedy, że kurczę pieczone, chcę już skończyć tę grę, bo jest strasznym Resident Sleeperem. Ale póki co tak nie mówię i myślę, że tego można się przytrzymać. Wiecie co? A zróbmy tak. Da się tym rzucić? Nie, nie da się. Myślałem, że kurde, mogę tym rzucić, to bym od razu, wiecie, rzucił to na tamtą stronę i na spokojnie bym sobie, kurde, dostał się za pomocą tych platform. Ale no skoro nie można, no to trudno się mówi. Raz się żyje. Najwyżej po prostu zrobimy to legitnie tak jak teraz zresztą. Poczekajcie. Szybka kontrola, czy czasem tutaj z boku nic nie ma? Nic nie ma, więc możemy iść dalej.
Aha. Widzę, że tutaj już lód zapada się i chce nas skrzywdzić. Bardzo niedobrze. Albo jaskinia się zaczyna powoli rozpadać, albo po prostu to jest taka sekcja. Widzę, że sobie tutaj mamy taką lodowatą jaskinię z oczywiście, jakżeby inaczej, bardzo zamarzniętą wodą. Lepiej uważać, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem przypadkowo się tam nie spierniczę. Znowu mamy oczywiście konfrontację z tymi przygłupami. Jakżeby inaczej. Gra musiała tutaj ich wcisnąć, bo gdyby nie to, to... No jakby to można powiedzieć... Byłoby zbyt pusto w tym terenie. O, mamy znowu kolejną trofkę. Bardzo łatwo trofki można tutaj zebrać, powiem wam szczerze. Tak nieironicznie, bardzo łatwo się trofki tutaj wbija. Ale to może tylko jak ja tak teraz gadam, bo w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Może być też tak, że okaże się nagle, że jednak nie jest tak łatwo, jakby mi się wydawało. I co? I to tyle? No, no to tyle. Tam dalej się nie możemy dostać. Znaczy, no tak, nie możemy się dostać, bo tam jest... Oto. Nadal nie wiem, jak ogarnąć te takie skamie liny z kryształem w środku. Bo to ewidentnie wygląda na miejsce, gdzie można się tam dostać, tylko że żeby tam się dostać, to bym musiał mieć odpowiednie umiejętności, a póki co na razie takowych nie posiadam. A robiąc ten let's play, na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek udzielił się w sekcji komentarzy, kto grał w tę grę wcześniej i przeszedł tę grę na 100%. Więc niestety będę musiał w tym momencie polegać na walkthroughach. Mogłem się domyśleć, że to jest. Raczej to nawet wyglądało na taką znajdźkę, więc... W sumie po co ja się pytam, co my tu mamy, skoro wiem doskonale, co my tu mamy. Bez sensu. I teraz za pomocą tych mini gejzerów musimy się tak do góry dostawać, okej. O, bardzo ładna tutaj jaskinia. Siema, mamut. Rzucę znowu w ciebie. To jest Manfred? Czy jakiś inny mamut? W każdym razie podziwiajcie tę piękną jaskinię tutaj. Bardzo ładna, co nie? Czemu mi wiewiór nie skoczył, nie mam zielonego pojęcia. Powinien skoczyć, a nie skoczył. Dobra, towarzystwo wybite, tałataństwo wybite, więc możemy teraz sobie na spokojnie, kurde, zbierać co trzeba. No dobra, no nie na tak długo wybite te tałataństwo, bo jednak się okazuje, że tutaj też oni są. Tu nic nie ma. Poza przepaścią oczywiście to nic nie ma konkretnego. Tu na dole tym bardziej nic nie ma, przynajmniej ja nie widziałem. I mamy autosaving od razu, więc... Cool. Dobra, pomniki wielkich wiewiórów. Widać, że jesteśmy w jakimś, nie wiem, w jakiejś świątyni, kurde, wielkiego, potężnego wiewióra. Oczywiście, że ogarniemy co trzeba, a więc pyk. I pyk. A nie! Musimy jeszcze inny obrazek znaleźć.
A ten obrazek to gdzie? Myślałem, że tu jakieś kurde dodatkowe przejście jest, ale jednak nie. No i kolejna znaczka oczywiście jest zebrana. Myślałem, że tutaj będzie małe nawiązanie do epoki lodowcowej 1, gdzie mieliśmy za tą wielką ścianą lodów również inne zamrożone zwierzęta. Ale okazuje się, że jednak niczego takiego nie ma, więc no szkoda trochę. Twórcy mogliby coś takiego zrobić, byłoby spoko. A tak to niestety taki lekki niedosyt jest. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego ewidentnie. Przynajmniej to co możemy to oczywiście zbierzemy, a to czego nie możemy to jak najbardziej nie zbierzemy, nie? No bo to by było bez sensu, gdybym miał zbierać coś, czego i tak nie mogę zebrać. Na tę chwilę. Ale nie wykluczam tego, że możemy wrócić... Że możemy wrócić do tych poziomów i zdobyć pozostałe znajdźki. Nie wykluczam tego. Nie obiecuję może na 100%, ale nie wykluczam takowej opcji, żeby ewentualnie delikatnie przedłużyć ten let's play. Propos tego let's playa, to bardzo ładnie się przyjął ten let's play. Nie sądziłem w ogóle, że ta gierka przypadnie wam do gustu. Byłem wręcz święcie przekonany, że to będzie gierka, która zostanie ominięta na tym kanale lub stwierdzicie, że jest to dosyć taki Resident Sleeper. Ale powiem szczerze, że jak na taką niszową gierkę, która w Polsce bardzo mało razy była nagrywana, to zrobiła ona bardzo ładne wyniki, za co chcę wam podziękować oczywiście. Ale strzelajcie sobie tam. Strzelajcie z ucha. Wywalone w was. Tu nic nie mamy. Tam w zasadzie... W ogóle... To jest ciekawe. Widzicie jakby... Widzicie to miejsce? Bez tego jakby, żeby nie było, że ja tutaj zabrzmię jak jakiś kurde... Nie wiem... Głupek rasowy. Bez tego jakby, żeby nie było, że ja tutaj zabrzmię jak jakiś głupek. Spójrzcie sobie na tamtą wysepkę, tam gdzie są te skały i w ogóle to takie podłoże ze śniegu. Ewidentnie wydaje mi się, że tam coś miało być. Że tam miała być jakaś znajdźka, bądź jakieś skrzynki z tymi klejnotami. Po prostu nie wierzę w to, że twórcy zaprogramowali sobie taką wysepkę i nie wstawili tam niczego. Autentycznie nie wierzę w to. Ewidentnie śmierdzi mi czymś wyciętym. Zresztą w ogóle ta gierka wydaje mi się, że ona na szybko została zrobiona, bo ma bardzo dużo takich dziwnych bugów, które nie powinny mieć miejsca w finalnej wersji gry, a jednak mają miejsce z jakiegoś powodu. Więc podejrzewam, że ta gra bardzo mocno jest zrushowana. Ale mi to jakoś nie przeszkadza, jestem przyzwyczajony jakby do zrushowanych gier, bo... Nie ukrywajmy tego, ale już tyle tych gier ograłem na kanale, że to jest już takie przyzwyczajenie. Co to są za dziwne symbole tutaj? Nie rozumiem. Nie rozumiem tych symboli, ale fajnie, że coś się takiego pojawia, bo może to jest jakaś A, no tak, tu mamy coś. Chciałbym tam polecieć, ale tam niestety nie dolecę, bo ewidentnie brakuje mi jakiejś umiejętności, która pozwoliłaby mi pójść tam dalej, więc niestety musimy ominąć sobie tę sekwencję w trybie natychmiastowym. I warto byłoby pójść teraz tutaj. Dokładnie tak. Teraz tak. Warto było dla jednej skrzynki spaść. Naprawdę, warto było.
A tym bardziej, że ja lubię błyskotki zbierać. Poza tym, tak jak zresztą już mówiłem jakiś czas temu, na poprzedniej sesji, powtórzę raz jeszcze, te kryształki, które zbieramy, serio mi przypominają z kangur kakao. Klejnoty. Albo przypomina mi to Crasha Bandicoota, bo autentycznie to jest podobny design. Takie kurde trochę mniejsze kryształki, ale jednak. Wow, to żeśmy ładnie polecieli, kurczę. Nawet ja nie miałem tutaj kontroli nad wiewiórem, ponieważ to była automatyczna sekcja, przez co ja mogłem tylko się przyglądać, jak wiewiór sobie lata. Nie miałem w ogóle żadnej kontroli nad nim, nie? Widzę, że teraz będziemy musieli wciskać X, żeby dostać się wyżej. A przynajmniej w tej jednej sekcji musiałem wcisnąć. Bo na razie to jesteśmy znowu dalej. I znowu po ściance skaczemy sobie, jak gdyby nigdy nic. Twórcy niczego tutaj nie chowają, więc możemy iść. Zawsze warto się spoglądać, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem twórcy właśnie czegoś nie odwalą. W stylu, że będzie tutaj jakaś znajdźka, o której ty mogłeś nie wiedzieć. Dobrze, że nie ma tutaj aż tak realistycznego gameplayu, bo podejrzewam, że przez ten skok to ja bym mógł się spierdzielić tam na dół i tyle byłoby ze mnie. Czasem mam wrażenie, że trochę ciężko się celuje, żeby rzucić tym żołędziem czy kamieniem, czy czym on tam rzuca. Trochę ciężko się celuje. Nie żeby coś. Dobra, tam wyżej nie pójdziemy, więc sayonara. Teraz musimy chyba, warto byłoby w te okręgi wpadać, bo tutaj będziemy mieli dodatkowe kryształki. Bardzo podobna sekcja do tej z Sonica Frontiers, bardzo podobna, powiem szczerze. I w ogóle do tych wszystkich gier, które mają podobne sekcje właśnie z postacią, która leci w okrąg. Takie jakieś dziwne podobieństwo widzę między tym. Może te gry mają jakiś swój wspólny mianownik. Ale fajne jest to, kurde. Fajny jest to pomysł na sekcję z uciekającym kryształowym żołędziem, który musimy teraz gonić. Uważam, że twórcy tego lepiej zrobić nie mogli, tak szczerze. Patrząc, że on był na samym szczycie, więc to było bardziej niż pewne, że wiewiór, kurde, spadnie za nim. Ah!
No, więc mamy naszą pierwszą umiejętność, czyli double jump, podwójny skok. Coś czułem, że w tej gierce będzie gameplay zbierania umiejętności, no bo to byłoby zbyt... To było zbyt oczywiste, patrząc na to, że jest dużo takich platform, które są wyżej od tego wiewióra. Więc no, musiałby mieć jakąś umiejętność, żeby dostać się wyżej.